Prokurator krajowy zaakceptował wniosek prokurator okręgowej Hanny Lewczuk o odwołanie ze stanowiska prokurator Izabeli Sadowskiej-Rejterady, szefowej prokuratury rejonowej w Suwałkach. Prokurator okręgowa złożyła wniosek o odwołanie, uzasadniając go uchybieniami w nadzorze nad sprawą napaści na 14-latkę, który miał miejsce w połowie stycznia bieżącego roku. Podejrzany Mateusz S. po przesłuchaniu został objęty zaledwie nadzorem policyjnym i w konsekwencji wyszedł na wolność. We wskazanym terminie nie zgłosił się jednak do komendy. Został zatrzymany kilka dni później po poszukiwaniach prowadzonych na podstawie listu gończego. Zatrzymania dokonali policjanci z Sejm. Złożony tym razem prokuratorski wniosek o sankcję w postaci tymczasowego aresztowania został przez sąd zaakceptowany i podejrzany został osadzony w areszcie na okres 3 miesięcy. Miejsce Izabeli Sadowskiej-Rejterady zajęła prokurator Anna Orchowska.